Budynek wybudowano pod koniec XVI wieku, najprawdopodobniej za sprawą rodziny von Reydan. W tamtym czasie bardziej pełnił funkcję budynku dworskiego przy folwarku. Później wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli, ale w 1885 roku został wykupiony przez Heinricha von Kona, a 6 lat później jako Wiano otrzymała majątek jego córka Louise. Kluczowym momentem jest właśnie jej zamążpójście za Richarda Friedricha von Bergmana, który od razu zlecił gruntowny remont i przebudowę obiektu. To właśnie od jego nazwiska do dziś pałac określa się Pałacem Bergmana. W sumie to przez jego przebudowę obiekt dworski stał się pałacem, a sam Bergman był właścicielem tutejszej kopalni. Budynek od wielu lat niszczeje za sprawą kiepskich właścicieli, którzy z obiektem nie robili nic od lat 80. Jednak z informacji, do jakich dotarliśmy, wiemy, że pojawił się nowy właściciel w pałacu, który chce nadać obiektowi drugie życie. Znajdujemy się na Dolnym Śląsku przed Pałacem Bergmanów, bardzo okazałym pałacem. Przywiodła nas tutaj zarówno ciekawość, jak i ekipa Polish Paranormal TV, z którą dzisiaj tutaj nagrywamy. O miejscu nie wiemy zbyt wiele, będziemy sprawdzać miejsce w nocy. To jest jeden z tych obiektów, o których nie mamy zbyt dużo informacji na temat potencjalnego nawiedzenia czy mrocznej historii, ale będziemy chcieli sprawdzić, czy w nocy coś ciekawego się tutaj będzie chciało nam ukazać. Cześć YouTube, witamy na kolejnym projekcie. Doszło do legendarnego spotkania dwóch ekip, na które chyba wszyscy czekali na polskim YouTube, tak mi się wydaje. Są z nami chłopaki z PPTV, Polish Paranormal TV, Szałki i Setu, co już zresztą zobaczyliście na intrze. Dzisiaj jesteśmy w pałacu, opuszczonym pałacu Bergmanów w Wojciechowie. Zbyt dużo na ten temat nie wiemy, na temat tego obiektu. Miejmy nadzieję, że ta noc pokaże nam, co tutaj się tak naprawdę dzieje, bo obiekt z rana budził naprawdę mroczny klimat. Co chłopaki wiecie na temat tego obiektu, czy to w ogóle, jak wam się tutaj podoba, czy myślicie, że będzie ta komunikacja dzisiaj owocna? Jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o opuszczone pałace, jest to znów ten sektor, kiedy właśnie nie wiemy za dużo, jeżeli chodzi o zjawiska nadprzyrodzone w tym właśnie obiekcie, ale sami właśnie wiemy, miałem wielokrotnie sytuację, kiedy trafiałem na właśnie jakiś obiekt, Setu trafiał też na jakiś obiekt, miejsce, które ma swoją tajemnicę, udawało nam się skomunikować z czymś niezwykle mrocznym, z czymś niezwykle agresywnym i być może to miejsce coś skrywa, więc nie wiemy za dużo na ten temat, ponieważ jako pierwsi tutaj właśnie w Polsce sprawdzamy ten obiekt, jako pierwsi jakby zbudujemy wobec tego miejsca jakąś jakby takie podłoże, jeżeli chodzi właśnie o zjawiska paranormalne. Plan jest taki, żeby rozstawić tutaj nasze kamery na samym początku, na każdej z kondygnacji, po jednej kamerze, po jakimś dodatkowym akcesorium typu pompka MMF, typu siatka laserowa. No i będziemy chcieli sprawdzić, co tutaj uda się zarejestrować. Tak, cały projekt dzielimy na 3 etapy. W pierwszym etapie rozkładamy kamery na każdym piętrze i wychodzimy z obiektu. My jako Mystery Hunters. W drugim etapie panowie z PPTV sprawdzają za pomocą swoich przyrządów, czy coś uda się tutaj z nami skomunikować, czy coś będzie się chciało z nami skomunikować, ale najlepszy będzie trzeci etap, który jest na końcu. Wtedy robimy prawdziwą konfrontację. Jesteśmy całą ekipą i badamy ten obiekt ze wszystkich możliwych, dostępnych dla nas narzędzi i przyrządów do badań zjawisk nadprzyrodzonych. Jeżeli coś tutaj jest, to... Tak jest. Pierwsza taka nasza wspólna kooperacja. Miejmy nadzieję, chłopaki, że uda nam się coś fajnego tutaj zarejestrować. Dokładnie. Mamy taką nadzieję. Widzimy się w dalszej części projektu. Do zobaczenia.
Dobry, jak wyglądam? Może być. Dobrze, więc chłopaki już z Mystery Hunters poszli rozkładać sprzęt na górę. My na razie czekamy, jeszcze wyjdziemy na zewnątrz. Poczekamy, aż dadzą nam znać, że wszystkie sprzęty już są rozłożone i wtedy my wchodzimy. No i wiadomo, bro. Robimy swoje. Robimy swoje. No, już się nie mogę doczekać. Kurczę, naprawdę, jeżeli chodzi o samą właśnie współpracę z chłopakami, mamy nadzieję, że wypadnie owocnie. Jest to naprawdę, jestem już na samym początku zadowolony też z podejścia chłopaków. Jest ono tak samo właśnie rzetelne jak nasze, więc mam nadzieję, że uda nam się z tymi połączonymi właśnie siłami coś zarejestrować. Dokładnie, więc jeżeli podobają wam się takie właśnie kooperacje z innymi grupami, a przede wszystkim z chłopakami z Mystery Hunters, to piszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków, a my czekamy, aż rozłożą sprzęty. Może póki ich nie ma na dole, już coś tutaj przejdę. Nagrywa. Dobra. Gdzie jest głośnik? Odpalone. Tak? Nie? Nie. Ładowarkę podłączyłeś, oni? Tak. To jest dobrze. Tak, jest źle. Skąd ludzie? Tak, bo tu jest. Dobra, jest. Dobra. Działa? Działa za wejście. Zamykuję. Zamykać resztę. Może tu pom. Dobra, dobra. Ona tam sobie pracuje. Tylko może nie na wejściu, żeby oni jej nie drygnęli. Dobra, sprawdzimy, czy pompka wytwarza. Wytwarza. Wytwarza, baterię można by było zmienić. Jej nie słychać, bo ona jest na gąbce, ale ona działa cały czas, wytwarza pole elektromagnetyczne. Dobra, ale... To jest wyjątkowy projekt. Zróbmy coś jeszcze innego. Michał, podaj mi baterie małe. Ja mam telefon przy sobie. To mogę sprawdzić, czy działa. Okay. Włączamy Orlo, kamera, i to jest Orlo GoodCam W8 SIM. Taką kamerę dostaliśmy z Orlo Electronics i właśnie ją uruchamiamy. Orlo W8 SIM to mini kamera GSM z wbudowaną baterią o pojemności 2600 mAh, co daje czas pracy do 6 miesięcy w trybie czuwania. Kamera jest czujnikiem ruchu PIR, który powiadomi nas o wykryciu ruchu, a jest to przydatne na naszych projektach, by każdy ruch został uchwycony i nic się nie przegapiło. Po zainstalowaniu karty SIM mamy podgląd na żywo na telefonie, tablecie czy też komputerze, a dodatkowo kamera działa wszędzie tam, gdzie nie ma Wi-Fi. Jej niewielkie rozmiary powodują, że jest praktycznie niewidoczna. Dzięki uprzejmości firmy Orlo mogliśmy przetestować ją na naszych projektach. Tak jest. Pierwsza zostaje uruchomiona w kondygnacji pod strychem. To będzie chyba drugie piętro. Musimy zaświecić, będziemy widzieli. I będziemy testowali, jak działa. Dobra. Pierwsza kamera łączy się z aplikacją. No dobra, no to wiecie. No dobra, to... ona jest włączona, tak? To idźmy dalej, włączono gdzieś to. Dobra, no to siatkę laserową tutaj jeszcze. A te małe masz?
panowie. No, i fotopułapka, tak? Fotopułapka na dole. I piwnica. No ale też nie wiadomo gdzie, daje ją na widoku. Dobra. Co? Uciekamy. Zostawiliśmy tutaj kamerę full spectrum z pompką. Piwnica, wychodzimy. Dajemy teraz popracować chłopakom z PPTV. Zobaczymy co uda im się zarejestrować. Będziemy ich monitorować z zewnątrz. Sprawdzimy jeszcze łączność. I po jakichś 30 minutach wchodzimy i działamy razem. Nawet jak latarka świeci, to nie nic z tego. Dobra, jeszcze z tym zabrać się, to nie ma czasu. Dobra, spokojnie, nie bateria. No dobra. To tak, tak by było widać, ale... Coś by podeprzeć? Tutaj? No, czekaj, już to nie ma. Jest git. Spadnie na to. Dobra. Zjawisko palenia. Mam wam, że chyba jeszcze nic jest takich. Chłopaki, zostawiamy was. Sprawdźmy jeszcze. Raz, raz. Dobra, zróbmy tak. Jak nic nie będzie się działo, 20 minut i do pół godziny dajecie znać, my wpadamy. Jak będzie się coś działo, dajcie znać szybciej, wpadniemy szybciej, będziemy działać. Tak, jak no najwyżej ten, no to... Tak. Która jest godzina? To jest jednak dobry zegarek, to jest podstawa. Dobra. No tędy choć wychodzimy. Dobra. Etap drugi.
Co jakiś czas między ujęciami będziemy wtrącać słowa komentarza, żebyście mieli dokładny podgląd na to, co chcemy przekazać Wam w danym momencie. Faza pierwsza polegała na rozmieszczeniu wszystkich naszych kamer w obiekcie i pozostawienia w nim chłopaków z PPTV sam na sam. Dobra. Mam już radar przygotowany. Ale zanim pójdzie radar w ruch, witaj. Chciałbym Ci zadać kilka pytań. Jeżeli chciałbyś na nie odpowiedzieć, to możesz to zrobić do tego urządzenia i wtedy Cię usłyszę. Czy to Ty wywołałeś te kroki, które wcześniej słyszałem? Czy ten pałac należał do Ciebie? Dobra, odpalam w tym miejscu radar i uciekam. Co jest? No. Dobra. Jeżeli coś przez niego przejdzie, to oczywiście to usłyszymy. Poczekam aż przestanie grać i zrobię sesję z SB11. Może ze mną ta istota będzie bardziej rozmowna, tylko niech się wyłączy. Muszę chwilę poczekać. Dobra, radar się wyłączył, więc rozpoczynam sesję. Jakiś świat... O, dobra. Co to kurwa było? W pewnym momencie Seth rozpoczynał sesję na pierwszym piętrze, że zadziało się coś, co uznał za nietypowe. W jego stronę coś się poruszyło lub zostało rzucone. Na nagraniu słychać, że to mógł być jakiś fragment szkła lub kamienia. Jak możemy zauważyć, szałki był wtedy na końcu korytarza. Co ty rzuciłeś tym kamieniem? Tutaj jesteś? Kobieta? Mogłabym pani na jakieś pytanie odpowiedzieć?
Można może pani odpowiedzieć tak lub nie. Są tutaj rozstawione specjalne urządzenia, z których może pani pobrać energię i odpowiedzieć. Na pewno będzie nam łatwiej. Nic, cisza. Jak tam, bro? Słyszałem, cicho. Powtórz to. Proszę. Proszę. Ciężko, chłopaki, nie wiem. Stary, przede mną przed chwilą kamień, kurwa, upadł. Poruszysz czymś? Coś słychać? Jakby słyszałem kroki tu. Słyszę. Tam. Jak się coś będzie dziać, żeby i ten od razu ich zawołać. Poruszysz? Dobra, chłopaki, jak coś to dzieje się, przychodźcie. Idziemy przy samochodzie. Co jest z tym miejscem? Tutaj jesteś? Co to było? O! Słyszymy ciebie! Gdzie jesteś? Pomożemy tobie! Odpalam kolejną sesję. Ale to było dziwne. Gdzie jesteś? Co jest, kurwa? Wyłącz to na chwilę. Co jest? Jakiś głos słyszałem. Co jest, kurwa, z tym miastem? Nie wiem, czy ktoś się na mnie nie zainteresował, no właśnie.
Gdzieś tam chłopak. W pewnym momencie, będąc całą ekipą Mystery Hunters na zewnątrz, zauważyliśmy coś nietypowego. Zapalające się światło latarki w budynku, w którym nie miała się ona prawa zapalać. Poczuliśmy, że coś jest nie tak. Czemu tam się światło zapala? Gdzie? W tym oknie. W tym. Teraz nie. Ale paliło się przed tym. Co, oni by tak latarką świecili, że aż to wyboli? Nie wiem. No widzisz? Widziałeś? No. Patrz. Tym po lewej przy maszcie? No. Ty, co się? Widzisz? Nie mów, że oni tak świecą. Patrz. Aż się odbija światło na ścianę. Cholera wie. Ty. Co jest grane? Ruszę się na? Nie, oni nas nie słyszą. Ty, to są oni? Nie, to się jest w obiekcie. O kurwa. Nie, no jak? Na pewno to nie oni? No jak tutaj? To oni. Co oni tu robią? Ja pierdolę. Tak? Ty też? No weź się do nich odezwij. Słyszycie mnie, chłopaki? Nie, oni nas nie słyszą. Co oni by to robili? Zostawmy drugi z boku. Ja tu nic się nie ma, nie? Takie odczuwałem samego ten znak w górę, bo też ucieka. To jest na rozkaz, co na miesiąc. Więc więcej to już musi się do usług. Wiedziałem co. To już późniejszy kartek został wybudowany, nie? To jest ten, nie wiem, co to jest tutaj. To jest pałac, to jest ten pałac. Zaraz, bo w 67. Normalnie w 67 roku to był wyższy. O jedno piętro, tylko się spaliło, zapalił się. Na internecie nawet się zapalił się i po prostu obniżyli to wszystko. Wszystko spadło na dnie. No nie ma nic takiego więcej kurwa co tutaj można było udostępnić i tak dalej. Tylko takie jedno zdjęcie tu można było. Ale w ogóle to was jest to takie. Może coś tutaj wezwało. Bez przypadku. Słuchajcie, mieliśmy, nie wiem czy mnie słychacie, ale mieliśmy kilka obsuwy na rozmowę z panem ochroniarzem, także ja nie, bądźcie jakoś po pierwszej chwili. Ja pierd... Co? Mieli... zielone światło i możemy nagrywać. A, to jeszcze gitara. Raz. Mieli rozmowę z ochroniarzem, ale jest zielone światło na nagrywanie. Chłopaki z PPTV poinformowali nas właśnie, że mieli spotkanie pierwszego stopnia z ochroniarzem tego obiektu, czyli jednak jak widać ktoś tutaj pilnuje, ale z tego co poinformowali nas i na pewno słyszeliście, mamy zielone światło na nagrywanie w tym obiekcie, więc no już nie będzie takiej przyczajki. No i prawdopodobnie ten materiał nie jest zagrożony w żadnym stopniu. No czekamy jeszcze chwilę i wchodzimy do środka razem z nimi, sprawdzimy ten obiekt od A do Z. Po całych zawirowaniach związanych z ochroną obiektu przyszła pora na etap trzeci, najważniejszy, który miał nam pokazać prawdę na temat pałacu i tego, czy jakaś nieludzka siła zamieszkuje jego mury. Przyszedł czas na połączenie sił, urządzeń i pasji do zjawisk niewyjaśnionych oraz konfrontacji z nieznanym.
Na jakiej zasadzie to? Radar tworzy promień ruchu dookoła siebie od 5 do 7 metrów. Jeżeli się wejdzie w ten promień, zaczyna grać. Aha, no. Coś na zasadzie czujki ruchu. Dokładnie, tylko że bo jest zrobiona czujka ruchu w jednym miejscu i jest radar naokoło. No i to jest radar. Jakby była czujka ruchu, inny dźwięk by wydawała. Mhm. Bo są dwie melodie wgrane. Ciekawe. A pokaż chłopakom te nagrania. O, już. Widziałeś? No. No i tu rozpocząłem sesję. A to światło? To szałas. Tak jakby wiesz, jakby coś szkłem rzuciło, albo kamieniem, albo wiesz. I to, jeszcze te kroki też znalazłem. I to nie mogło być, że on na to nadepnął, bo to by było już na początku słychać, co nie? Na samym początku konfrontacji postanowiliśmy się nieco rozdzielić. Piotrek razem z Szałkim odpalili pierwszą wspólną sesję z SB7, a ja, Michał i Set. W tym samym czasie przygotowaliśmy sprzęt do sesji EVP i pierwszego na naszym kanale eksperymentu z kamerą SLS, której efekty przeszły nasze oczekiwania. Na dole jesteście? Słyszycie mnie tam na górze? Kurde, tyle skanowania, a na schodach miałem wyraźny głos, nie? Miałem, mam go nagrany. Był to męski głos, czy mam iść na górę? Chyba odpowiedział po prostu nie. Czy mam iść na górę jasno, grubo? Tyle, cały budynek przeskanowałem i pojawi się tylko i wyłącznie jeden głos tam na górze, tam przy tych schodach, nie? Może dlatego, że te schody były niezapewne. Bardzo nie były pewne, ale normalnie no taką po prostu chęć poczułem, żeby tam po prostu podejść, nie? Ja powiem ci, że no dodaję klimatu tak na żywo, jak z tym radiem chodzicie. I ta czujka, co tam postawiliście na górze, to też, no jest coś w tym. Na żywo to czuć zdecydowanie bardziej.
Gdy chłopaki wrócili z piwnicy i dołączyli do nas, przyszła pora na przeprowadzenie pierwszej sesji EVP i użycie kamery SLS. Poszliśmy więc na górę i przystąpiliśmy do działania. Cholera wie. Ale wtedy by było, jakbyś się zamienił w paranormalną antenę. No, nie pomyślałem. Ale radar się właśnie włączył. Nie, to jest masakrycznie, ja się przestraszyłem. Jak radar się włączył? No radar się włączył, nie słyszysz? Sam? No przecież tu jesteśmy. Ej no, teraz do mnie tutaj. Ale nie ma szansy, że on tutaj zareaguje. Nie, on reaguje do góry i na wszystkie boki. Na dół nie. Jest tu ktoś? Czy jest tutaj ktoś z nami? Możesz czymś poruszyć? Ciekawe urządzenie. Ekipa była na pierwszym piętrze, radar ruchu pozostawiony przez chłopaków uruchomił się na piętrze drugim. Coś ewidentnie chciało dać o sobie znać. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu bardziej. Nie wiem, ja to słyszałem na górze. Czyli góra i promień wokół, tak? Urządzenie jest tak ustawione, że robi taki... Sprawdzimy w takim razie oba piętra, to i to górne. No zaraz odpalimy i idziemy sprawdzić. Kobieto! Ujawnij się! Pomożemy tobie! Stań tutaj, koło mnie! Teraz możesz to wziąć z sobą? Odepnij tego UPS-a. I weź to na to. Co tu robimy na kamerze? Było coś przez moment. Wiesz co, ja zauważyłem przez moment, tak jakby coś tam w rogu opuściło. Tak, tak, setu. To właśnie. Tutaj w rogu jakby coś stało. Co się stało? No to się wydaje. Jest? Dobra. Patrz. No. Widzisz? No. Wiem, że tu jesteś. Chcesz mnie dotknąć? Podejść do mnie? I stań obok mnie, proszę. Co?
co, bo ja bym w rogu. Chodźcie na górę. Tylko pamiętaj, że to róg jest z tamtej strony. Okej, okay, czyli ja wiem gdzie. No to góra. Góra? No, bo to tam ewidentnie z tamtej strony. Bo pamiętajcie, że to jest odbicie z tej strony. Proszę? Że to, co pali, pojawia ci się tu, to jest to prawo. Tak. Muszę szoferem chcę. Nie no, jego nie złapało to przecież. No. Czuję się tu za dobrze. Coś tam wiedza, coś. Du bist hier? What the fuck? Oh my god! Holy shit, czemu to spadło? W pewnej chwili Szałki oddzielił się od grupy i poszedł z miernikiem K2 na strych. Tam wydarzyła się dziwna rzecz. Akumulator od lamp IR przymocowany do statywu upadł na ziemię. Zdarzenie nagrała nasza kamera Full Spectrum. Zamarzłem. Czemu to spadło? Potrafisz jeszcze czymś poruszyć? Jeżeli sobie mnie nie życzysz tutaj, porusz czymś. Bro? Ty, przy mnie coś się przy kamerze całe się rozpieprzyło to. A stałem obok, nie? No stary, nagrałem to. Zobacz, nie wiem, niech chłopaki tu przyjdą to zobaczyć. No? Stałem, słuchajcie, tutaj, nie? Nie wiem, może to w jakiś sposób wibracje, no tutaj, nie wiem jak to mieliście położone. To całe się rozpadło. To całe się rozpadło? To całe się rozpadło. Ale przecież to kur... A, okej, okay, dobra. No. I to pewnie ten huk był. Wiecie co? Radek... Teraz było, tak? On teraz jak tutaj stało to... Ale nie, czekaj, Radek. Power... Ale powerbanka kazałem ci ten. Powerbank na podłodze. A to gdzie leżało? Ja mam powiem, nawet mówię, nie? Ja tylko słyszałem ten hałas, co wszystko leżało już na tym. Jak tu byliście, na górze? No stałem tutaj, nie? No. I prowokowałem i to zleciało, nie? Wszystko, nie to wiem. Będziemy musieli to zobaczyć na nagraniu, bo cały czas nagrywało was. No. W którym momencie to upadło? No dobra, mogło to się z tego... Znaczy, kurwa. Mogło się, bo to jest na takim magnesie, ale tak naprawdę... Weź to przekręć to mi. Z naklejką? Tak. No, no to mogło. Mogło to. No mogło. No ale dobra, nagranie pokażę. No, zweryfikujemy. Ale to. Weźcie, podłączcie, wsadźcie te baterie i połóż to najwyżej tutaj na mnie. I sprawdź tam. Na schodach coś mieliśmy na tym SLS, na knefcie. Gdzie na schodach? Tam gdzie. Tam gdzie wchodziliśmy na górę. Na rogu. Tutaj, nie? Na czyli rogu. Coś tam jest. No, coś się pojawiło, dosłownie było widać to jakieś, nie wiem, 7-8 sekund i znikło, nie? I co, nie prowokowaliście nic dalej? Tak jakby tam, tak jakby coś, jak ty wyszedłeś, poszedłeś na górę, dosłownie kilka sekund potem się coś pojawiło, w tym miejscu, powiedzmy w tym rogu, i tak jakby coś poszło na górę.
I to ciekawe, czy no mówię, tak ale to... Może jakby coś poszło za wami. No ale patrz, nawet jakby spadło, to czemu w tym momencie, jak ty tu byłeś? No właśnie! Czemu w momencie, jak ja tu byłem? To taki zbieg okoliczności? No właśnie. Ja poszedłem na górę, wam się pojawiła postać i nagle to zleciało tu, nie? Wydaje się to naprawdę dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że zdarzyło się to akurat w momencie, w którym ktoś się tam pojawił i zaczął prowokować. Postanowiliśmy przeprowadzić głębsze badania w tym miejscu. SLS znowu wykrył czyjąś obecność. Wiesz co? Powiedz. Jeden albo drugi. Tutaj? No, to ja zawołajcie ją tutaj. Jeżeli jesteś na dole, przyjdź do nas. Gdzieś był przed chwilą. Tu był. Jeżeli to ty zwaliłaś baterię, pokaż się nam. Tak, ale był. Widzisz, w tym miejscu. No. Tak. Widzicie? Jest. No. Stoi obok ciebie po prawo. Jest. Tutaj? No. Siedzi tak jakby na tej barierce. No. Znikło. Znikło. No. Pokażesz się jeszcze raz? Prosimy! Wyciągnij do mnie rękę. Pojaw się koło mnie. Możesz mnie odepchnąć, pozwalam ci. Jest znów. Coś, no. Teraz za nim. Bo to jest... Bo to jest odbicie lustrzane. Odbicie lustrzane, no. Nie, no, przejdziesz, to nie ma jak. Kurde, nie mam jak uchwycić. Odepchnij mnie, jeżeli możesz. A co to było? Pozwalam ci. Dotknij mnie. Czy to jest tu? No. Gdzie świeca? Tu, gdzie ten papier. Czuję chłód na karku, nie wiem, czym to jest. Podnieś rękę do góry. To jest niesamowite, ale to widzimy. Znikło. Zniknie. Płyn na mnie! Czekaj, bo... Pa, teraz jakby... Czekaj, niżej. Tutaj. To jest niesamowite, że mapuje na jednym, wiecie... A? To wyklucza błąd! Bo są dwa jakby szkielety, nie? Zmapowane. No tak. No. Zbierz energię, popchnij mnie, dotknij mnie. A cały czas mam jak tutaj ten. Właśnie jest jeden szkielet i drugi, czyli rzeczywiście. Tak, czyli no. Potrafisz rzucić czymś, znów coś zrzucić? Pokaż swoją siłę. Co jest teraz na piątku, to się nie przesuwa, co nie? Cały czas na nim jest i nie ma w ogóle nic innego. Wyciągam dłoń, dotknij mojej dłoni. Myślę, że to się generalnie pojawia i znika w momencie, kiedy ten nabierze energii. Oświetlę go. Popatrz, teraz widać ewidentnie. Gdzie? No, widać całego Piotrka i nie ma nic. No teraz super widać. Możesz mnie dotknąć? Poruszyć moją dłonią? Pozwala. Sesja z SLS-em daje nam dużo do myślenia. Kiedy połączymy wszystkie wątki i wydarzenia, które zadziały się w pałacu oraz nagrania z Kinecta, można dojść do śmiałego wniosku, że coś mogło tam być z dużą chęcią pokazania się nam na wszelki możliwy sposób. Postanowiliśmy spróbować jeszcze raz na drugim piętrze. Tak, i pompkę przełożyliśmy tutaj. Energii. Zobaczymy, czy przyjdzie do pompy. Bo pompkę położyliśmy tam. Może tą pompkę bliżej, bo może to nie wyłapać.
No ale weź ją trochę bliżej. Do tego hotelu. Jak przejdzie to... Tak, ale zobacz, widzisz? No Michała ładnie złapało. No, ale... Więc cokolwiek przejdzie to złapie. Bliżej tą pompkę. Właśnie, ciekawe czy nie będzie łapało pompki ten czujnik. Dobra, poczekajmy, niech ten portal... Niech ta czujka przestanie... krzyczeć. I nie, to proszę, nie łapie, dobrze wiedzieć. Przez wczoraj nam się odpaliło. Podejdź do pompki, zaczerp pod niej energię. Podejdź do tego urządzenia, co tak drży. Posilisz się. Jeżeli gdzie, w którymkolwiek miejscu coś się dzieje w tej chwili, no to i tak tam wszędzie są kamery. Na każdym korytarzu, więc... Znajdź źródło energii i pokaż się. Chodź do mnie, jestem tutaj. Dotknij mnie. Podejdź naprawdę blisko i dotknij mnie. Możesz koło mnie stanąć. Pokaż się nam. Byłem cały czas na tym? Koniec. Sesja EVP 2. Sprechen Sie Deutsch? Mówisz po polsku? Odezwij się. Przemów do nas. Usłyszymy cię. Jeżeli tego nie zrobisz teraz, odejdziemy i nigdy nie wrócimy. Nie będzie drugiej szansy. Pokaż nam się.
dziadka. Zbliż się do niego. Na półpiętrze nie wydarzyło się nic spektakularnego, jak wcześniej. I gdy mieliśmy już zbierać sprzęt i kończyć projekt, Piotrek z Szałkiem z jakiegoś powodu udali się na strych. Tak jakby poczuli niepohamowaną chęć, żeby jeszcze raz sprawdzić to miejsce. No, jesteśmy go. Ja też. Dobra, idę po full spektrum. Widzieliśmy cię dzisiaj, dziękujemy za to. Nie chcieliśmy ciebie urazić. Dawałaś jasne znaki, dziękujemy bardzo. Pożegnasz się z nami? Proszę. Jakieś ostatnie słowo dla nas? Albo coś takiego? Chcesz nas znów zobaczyć potem? Podoba się nasze towarzystwo tobie? Żebyśmy wrócili? Trzeba będzie to... Co? Odsłuchać, bo tu było wyraźnie coś powiedziane. Piotku, sam byłeś świadkiem. Mm-hmm. Skanowaliśmy cały pałac. Wcześniej nie było ani jednego głosu. Dziękuję za odpowiedź. Nawet nie wiesz, jak jesteśmy wdzięczni tobie. Jakby zaczęła się uaktywniać teraz. Na sam koniec. Na sam koniec, przy bliżej godziny trzeciej. Jest 2:30. Ich heiße Lukas! Wie heißt du? Podczas całej nocy bardzo ciężko było o jakąkolwiek odpowiedź z SB7. Tak przynajmniej powiedział nam Łukasz. W tym momencie natomiast odpowiedzi pojawiło się dużo więcej. I wydawało się dość klarowne. A wy co o tym sądzicie? Mhm.
Nie rozumiem tych słów. Ja też. Trzeba będzie to przeanalizować. Nie? Wązdu! Wązdu. Żartujesz. Mhm. Line! Iść wolne i strzegał! Wjazd, pizdu! Do widzenia! Widz kobieta. Teraz usłyszałem HD. A HD po norwesku to do widzenia. Takie coś było. Mhm. Danke! Nie podążajcie za nami! Nie wiem, czy to umysł płata mi figle, ale teraz usłyszałem śmierć. Co ty gadasz? Musisz to sobie odsłuchać na... Dobrze, kończę potem tą sesję. Nie podążajcie za nami. Nie idźcie za nami. Zostańcie tutaj w pokoju. Chcieliśmy się tylko skomunikować. Dziękujemy wam. Nie chcieliśmy was urazić w żaden sposób. Dobrze. Projekt w nawiedzonym pałacu Bergmanów był pierwszym projektem, który zrealizowaliśmy z inną grupą na polskim YouTube. I nasuwa nam się kilka wniosków. Musimy przyznać, że nie spodziewaliśmy się aż tak owocnych efektów naszej współpracy. W większej grupie odczuwaliśmy większe zaangażowanie, jeszcze większą pasję do badania zjawisk paranormalnych, dużo lepszą organizację pracy, a co najważniejsze, dużo szersze spektrum eksperymentów, badań, odczuć, pomysłów i przemyśleń. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego projektu i z tego miejsca chcemy podziękować ekipie Polish Paranormal TV za wspólny projekt. I mamy nadzieję, że nie będzie ostatni. A więc słuchajcie, jesteśmy już po jakże wyczerpującej, mrocznej i ekscytującej eksploracji opuszczonego pałacu. Panowie, działo się sporo, no zapytam was tak na ogółem, jako całej grupy, od czego byśmy tutaj zaczęli tak naprawdę, co od sesji tutaj z SLS-em, no coś rzeczywiście mapowało, prawda? Tak, zgadza się, tutaj Piotrek jak zadała pytania, rzeczywiście coś się pojawiało najpierw przed nim, potem za nim. Kurczę, no powiem wam, że ten projekt był ekscytujący. Mieliśmy dużo nagrań na SLS-ie, mieliśmy nagranie, chyba mamy nagranie na dyktafonie. Były ciekawe odpowiedzi na SB7, pod koniec już jeszcze bardziej. No to jest naprawdę bardzo ciekawy odcinek, więc ten cross przyniósł wiele dobrego, ponieważ pokazało to nam, wydaje mi się, że nam wszystkim, że w kupie jesteśmy w stanie więcej pokazać niż w pojedynkę. Tak, my jeszcze sprawdzimy dokładnie materiał, przyjrzymy dokładnie, co udało się zarejestrować, ale już teraz chciałbym podziękować, bo widzę to zaangażowanie w grupie. Widzę, że to przynosi dużo więcej korzyści. Jesteśmy w stanie bardziej profesjonalnie podejść do badań.
z wielu płaszczyzn. No i zobaczymy do końca tak naprawdę po przeanalizowaniu materiału, co przyniesie ten projekt tak do końca. Ale już teraz można powiedzieć, że no według mnie działo się bardzo dużo takich namacalnych rzeczy, które można było sprawdzić. A potem jeszcze jak wyszliśmy na górę z Łukaszem, tak jakby na zakończenie przeprowadzić taką dodatkową sesję, to byłem pod wrażeniem, że no naprawdę można wyłapać niektóre takie... Tak, tak. Wypowiedzi. Właśnie na sam koniec udaliśmy się, właśnie coś poczułem taką, miałem taką potrzebę, żeby zakończyć to i pojawił, słuchajcie, no całą tutaj noc skanowałem, nie miałem, miałem jedną odpowiedź przy schodach, a na strychu po prostu były konkrety, no niesamowite. Czyli to jeszcze pokazało, że rzeczywiście coś jest na tym, w tym miejscu. Piotrku, jeszcze takie pytanie, coś odczuwałeś na tych schodach, jak stałeś, tam ta postać się mapowała koło ciebie? W pewnym momencie tylko czułem chłód tutaj na... W momencie jak moja głowa wystawała ponad próg schodów, czułem chłód na karku. To było chwilowe, ale faktycznie no, było to jakby kompatybilne z tym, że mapowanie się pokazywało na tym SLS-ie. No mówię, wszystkie te materiały, dowody musimy zebrać w kupę i jakieś wnioski na pewno wam przedstawimy na materiale. Także ja jestem bardzo zadowolony i myślę, że mam nadzieję, że dobrze to przyjmiecie, nasi widzowie również i że powtórzymy to jeszcze kiedyś. Materiał jest sporo, jak właśnie Piotrek i Łukasz powiedział i Radek, więc przejrzymy go na spokojnie, zweryfikujemy wszystkie tak naprawdę kamery. No i też jeszcze była taka pewna sytuacja, właśnie, o której chciałem wspomnieć, czyli kwestia właśnie tych baterii, tak, przy naszej kamerze, które po prostu no, upadły razem z klapką na podłodze w momencie, kiedy Łukasz zadał tak naprawdę pytanie, tak, odnośnie... A trzymały się cały projekt, cały wieczór. Dopiero jak ty wszedłeś na górę, one upadły, więc no... Tak, w momencie, kiedy właśnie zadałeś pytanie, więc to jest ciekawe, sprawdzimy. I... Bardzo ciekawe, mówię, też nagrywałem. Więc coś tutaj jest, jeszcze było tak, że Setu właśnie słyszał to dziwny dźwięk, myślał, że to upadający kamień, a to był właśnie dźwięk tego, to był ten efekt nacisku, jak coś chodziło po prostu nad nim, to żeśmy z Radkiem zauważyli właśnie, tak, że to tak, był ten dźwięk i rzeczywiście manifestowało się to, więc naprawdę, po prostu wow.